Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Pamiętamy. Od początku mojej kariery na YouTubie co rok 1 listopada wrzucam film z serii, która w założeniu ma upamiętniać osoby związane w jakiś sposób z motorsportem i motoryzacją w ogóle, które niestety opuściły ten świat często zdecydowanie za wcześnie. W tym roku również chcę oddać hołd wszystkim tym osobom, jednak w nieco innym stylu. Ktoś powie, że może nawet w stylu motoznawcy, który zdaniem niektórych powinien również znaleźć się w tym odcinku jako seria, która umarła. Będzie to będzie, nie trzeba co pół roku przypominać. Jednak koniec żartów. Skupmy się na tym, co dzisiaj jest naprawdę ważne. Chociaż w ten jeden dzień przypomnijmy sobie o kierowcach, zawodnikach i po prostu ludziach, którzy swoją jazdą, determinacją, siłą i umiejętnościami inspirowały setki, jeśli nie tysiące osób. Wielu z nas i naszych przyjaciół, mnie i ciebie, motywowali nas do tego, by stawać się lepszymi. Nie tylko lepszymi kierowcami, ale i lepszymi ludźmi. Powinni być tu nadal z nami. Niestety los czasami chce inaczej i odbiera nam tych, którzy mieli w sobie chęć życia i ścigania się na najwyższym poziomie. Pierwszą osobą, którą każdy fan motoryzacji zna i ceni, ale która niestety opuściła ten świat w potwornie pechowy sposób, jest Ayrton Senna. Był to wybitny brazylijski kierowca, który potrafił prowadzić bolid w sposób nadzwyczajny. Pechowego dnia, 1 maja 1994 roku na torze Imola we Włoszech, Ayrton Senna, dwa okrążenia po tym, jak wznowił wyścig po dość poważnym wypadku bolidów zespołu Lotusa i Benettona, uderzył w betonową bandę. Wypadek wyglądał groźnie, ale nikt nie przypuszczał, że jego konsekwencje będą tak poważne. Senna został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Niestety o 18:40 zmarł. Co ciekawe, Senna nie zginął bezpośrednio od uderzenia w bandę. Bezpośrednią przyczyną był element zawieszenia, który podczas tego wypadku oderwał się od bolidu i uderzył go w głowę. Poza tym jednym, niestety śmiertelnym urazem, Senna nie odniósł żadnych innych obrażeń. Nie miał nawet jednego siniaka. Gdyby element poleciał choćby centymetr wyżej, Ayrton prawdopodobnie wyszedłby z bolidu o własnych siłach. I kto wie, dzisiaj może byłby kimś naprawdę ważnym w szeregach Formuły 1. Pamiętny weekend wyścigowy na Imoli pochłonął niestety jeszcze jedno życie. Mało kto wspomina Rolanda Ratzenbergera, który zginął na tym samym torze. Wydarzyło się to dzień wcześniej podczas kwalifikacji. Ratzenberger wypadł z toru, czego powodem było uszkodzone przednie skrzydło i zbyt mała siła docisku. Stracił on panowanie nad bolidem i uderzył w betonową bandę przy ponad 300 km na godzinę. Tu niestety już samo uderzenie wywołało bardzo duże obrażenia. Po niezwłocznej reanimacji i przewiezieniu do szpitala, niestety. Po tych dwóch feralnych wydarzeniach na poważnie wzięto się za poprawę bezpieczeństwa w Formule 1. I rzeczywiście przez kolejne 20 lat nie doszło do śmiertelnego wypadku w królowej motorsportu. Niestety 5 października 2014 roku miało się to zmienić. Właśnie tego dnia na japońskim torze Suzuka miał miejsce kuriozalny, lecz tragiczny w skutkach wypadek. Podczas ulewnego deszczu z toru wypadł Adrian Sutil. Na pomoc ruszył dźwig, którego zadaniem było podniesienie bolidu Sutila oraz przewiezienie go poza tor. Niestety miejsce, w którym dźwig wykonywał tę czynność, nie było należycie zabezpieczone. Jules Bianchi chwilę później również wypadł z toru z powodu słabej przyczepności. Pech chciał, że uderzył on właśnie w dźwig, który wyciągał z poza toru bolid Sutila. Uderzenie było na tyle niefortunne, że Bianchi w zasadzie wjechał pod dźwig bolidem i uderzył głową w jego obciążenie. Z poważnymi urazami głowy trafił on do szpitala. Przeszedł wiele operacji, ale niestety, niecały rok po wypadku, 17 lipca 2015 roku, opuścił ten świat. Po tym feralnym wydarzeniu powróciła dyskusja odnośnie do poprawy bezpieczeństwa w Formule 1, a także niższych seriach.
Śmierć Biankiego miała jeden, jedyny pozytywny aspekt, jeśli w ogóle można mówić o tym w ten sposób. Po wypadku Biankiego na poważnie podjęto temat systemu Halo, który w 2018 roku został obowiązkowo wdrożony we wszystkich bolidach serii F1, F2 oraz Formule E. I nie trzeba było długo czekać, aż Halo uratuje komuś życie. 29 listopada 2020 roku Romain Grosjean uderzył w bandę przy prędkości blisko 200 km na godzinę. Siła uderzenia była tak ogromna, że bolid rozerwało na pół. Gdyby nie Halo, to Grosjean straciłby zapewne życie. Niestety system Halo to tylko, albo i aż, tytanowy pałąk. Uratował on już oczywiście wielu kierowców przed utratą życia lub co najmniej poważnym kalectwem. Nie jest on jednak magiczną tarczą chroniącą kierowcę od wszystkiego, co złe. Zawodnicy, którzy prowadzą bolidy wyposażone w ten system, również ulegają wypadkom i niestety również śmiertelnym. 31 sierpnia 2019 rok. Jeden z najbardziej charakterystycznych torów na świecie, który znajduje się w Belgii. Spa. Legendarna pętla z najbardziej charakterystyczną sekcją zakrętów na świecie, zwaną Radillon. Niestety to właśnie tutaj młody, utalentowany francuski kierowca Antoine Hubert przejedzie przez En Rouge po raz ostatni. Z toru najpierw wypada jadący przed nim Alesi. Wszyscy zawodnicy chcieli go ominąć. Niestety Hubert zahaczył o bolid Boszunga i sam również zaczął mieć kłopoty. Po uderzeniu w bandę stanął bokiem do nadjeżdżających bolidów ze stawki. Niestety pechowcem, który nie zdążył ominąć roztrzaskanego bolidu Huberta, był Corrieri. Uderzenie boczne było na tyle silne, że Hubert miał bardzo małe szanse, by wyjść z tego cało. Skończyło się to najgorzej jak mogło. Od 2019 roku na szczęście nie mieliśmy już tak tragicznych w skutkach wypadków w Formule 1 oraz niższych seriach. Niestety w innych dyscyplinach motorsportu oraz na naszych drogach mieliśmy ich bardzo dużo, również tych z najgorszym zakończeniem. Niestety teraz nie jestem w stanie wspomnieć o wszystkich wspaniałych osobach, którzy opuścili nas zbyt szybko. O Marianie Bublewiczu, Januszu Kuligu, o motocyklistach i żużlowcach, Herniku, Knapie czy młodziutkim Rempale. Wspominam niektórych co roku. Jeśli również chcecie się przenieść w chwilę zadumy, wróćcie do poprzednich odcinków. Pamiętajmy o nich wszystkich, o wszystkich, którzy odeszli za wcześnie. Pamiętaj, że życie jest tak naprawdę bardzo kruche. Spędzaj czas ze swoimi bliskimi, bo jutro może ich już nie być. Może nie być ciebie. Jednak jesteś. Trzymaj się i pamiętaj. Tak jak ja, czyli Kickster. Cześć.